I talked to you today. Wiesz, myślałem, że jak ci tak wszystko powiem, bezpośrednio i szczerze, to się na mnie rozgniewasz. No ty wcale się nie gniewasz. Chciałbym o coś zapytać. Posłuchaj mnie, proszę. Podobno jesteś miłością, co nie wygasa, bezinteresowną, a to bardzo mnie już zastanawia. Na zawsze kochać Cię. Ludzka miłość jest zawodna, a do tego kończy się ze śmiercią. Ponoć twoja daje nieśmiertelność. Nie gadałem z tobą chyba z 10 lat, a tak naprawdę to nigdy i nawet nie wiem, jak rozpocząć mam. Brakuje mi słów, ja to taki mały szary tchórz, a ty taki wielki wieczny Bóg plus. Jesteś przecież niewidzialny, głupio gadać tak do ściany. Cóż, przynajmniej mam obrazy, pogadajmy, jak ci mówić, Panie, Boże, Ojcze. Dobrze, może po prostu rozpocznę przemowę. Jestem Piotrek, mam 25 wiosen, jestem ojcem. Nie żyję w zgodzie z matką mego nieślubnego dziecka. Właściwie to nienawidzę i z całego serca, tak jak nienawidzę ludzi, siebie, ojca i rodzeństwa. Sorry, że tak z grubej rury, Panie Boże. W sumie to ma być modlitwa, a nie spowiedź. Może jeszcze raz rozpocznę, tylko niewygodnie mi na klęczkach. Pozwól, że usiądę, zamknę oczy i się zbiorę w sobie z serca. Zwierzę ci się szczerze, wierzę, że istniejesz, wierzę. Ale co jest z każdym twoim księdzem? Mieli głosić Ewangelię, głoszą siebie. Co drugi jest biznesmenem, zamiast mieć święte serce. Dlatego co niedzielę trzeźwieję, zamiast siedzieć w kościele. Nie ufam kompletnie instytucji, w wiecznym mieście szukam tylko ciebie. Przecież jestem dobrym człowiekiem głęboko w środku. Weź mi to wyjaśnij, po co powołałeś Kościół? O, mówisz, że jesteś dobry, kłamiesz. Posłuchaj, co napisałeś na ulicy Zwierciadeł. Dobra, masz rację, więc nie jestem dobry. Ale jak odpowiesz na pytanie dotyczące świątyń? Dziecka, kościół to szpital grzeszników. Sam w sobie jest święty, pomimo grzesznych pracowników. To chory lekarz może wyleczyć pacjentów. To lekarstwo leczy, a nie lekarz. Lek ten trzyma w ręku. Czy nie mogę leczyć się na własną rękę i spowiadać, nie wiem, pod drzewem zamiast tam przed księdzem? Czy sam stawiasz diagnozę, gdy masz chorobę? Przeto przed użyciem skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą. Świetnie, zgasiłeś mnie tu każdym argumentem. To nie chodzi o gaszenie, ale rozpalenie ciebie. Twoje sumienie dźwiga ciężkie choroby śmiertelne. Dlatego umierasz wewnętrznie. Przyjdź, ja uleczę ciebie. Jak? Zabiorę twój grzech i odzyskasz wolność. Naprawdę? Zaufaj mi. Chcę na zawsze kochać Cię. Podobno jesteś miłością, co nie wygasa, bezinteresowną, a to bardzo mnie już zastanawia. Na zawsze kochać Cię. Ludzka miłość jest zawodna, do tego kończy się ze śmiercią. Ponoć twoja daje nieśmiertelność. Całe życie się wywielałem, że księża kłamią, kościół kłamie, chrześcijanie, tylko ja mam rację. Poznałem prawdę, te proporcje są odwrotne. Ciągle się usprawiedliwiałem, byle żyć spokojnie. To jak narkoman, który twierdzi, że jest zdrowy i dopóki nie skona, nie przekona się do choroby. A gdy na spokojnie przyjrzałem się sobie, odkryłem, że noszę chorobę duszy, której nie wyleczy człowiek. Odbyłem spowiedź, pierwszą od wielu lat. 2 miesiące przygotowań, zapisałem wiele kart. Przed Bogiem w pokorze wyznałem, że jestem grzesznikiem. Poranek następnego dnia był inny niż wszystkie. Poczułem, że żyję.